Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetlny oznacza, że podczas jazdy w prawo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji widoczny sygnał zezwala ci na wjazd za sygnalizator, jeżeli nie utrudnisz tym ruchu pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed tobą? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, przejeżdżając na wprost przez skrzyżowanie, możesz zrezygnować z zachowania szczególnej ostrożności? Odpowiedź nie. Czy omijając tak oznakowany pojazd masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź tak. Czy za widocznym znakiem wolno ci unieruchomić pojazd na dłużej niż 1 minutę? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek powstrzymać się od ruchu? Odpowiedź tak. Czy przed tą linią, złożoną z trójkątów, należy bezwzględnie się zatrzymać? Odpowiedź nie. Czy zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy wyłącznie tej strony drogi, po której znak się znajduje? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo używać świateł drogowych? Odpowiedź nie. Kierujesz samochodem osobowym z przymocowanymi rowerami na dachu o łącznej wysokości 2,6 metra. Czy możesz bezpiecznie dla ładunku kontynuować jazdę na wprost? Odpowiedź nie. Czy kierujący pojazdem po spożyciu alkoholu może mieć trudności w jednoczesnym wykonywaniu 2 i więcej czynności? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź tak. Czy widoczny na jezdni znak stop uprzedza o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu? Odpowiedź tak. Po przejechaniu pojazdu szynowego półzapory unoszą się do góry. Czy w tej sytuacji masz prawo rozpocząć jazdę i wjechać na tory kolejowe? Odpowiedź nie. Czy zatrzymując na tej drodze pojazd, który uległ awarii, masz obowiązek umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 100 metrów za nim? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji sygnał świetlny zabrania ci zawracania na skrzyżowaniu? Odpowiedź nie. Czy postój w tym miejscu jest dozwolony? Odpowiedź nie. Czy z pasa ruchu, na którym się znajdujesz, dozwolone jest skręcanie w prawo? Odpowiedź nie. Który z wymienionych czynników ma bezpośredni wpływ na długość całkowitej drogi zatrzymania samochodu osobowego? Ilość paliwa w zbiorniku. Stan układu kierowniczego pojazdu. Czas reakcji kierującego pojazdem. Odpowiedź C. Czas reakcji kierującego pojazdem. Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na. Policjant zatrzyma kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o 50 km/h na obszarze zabudowanym. Kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o 50 km/h poza obszarem zabudowanym. Odpowiedź B. kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym. W jaki sposób powinno być ustawione lusterko zewnętrzne w samochodzie osobowym? Tak, aby w połowie lusterka była widoczna boczna szyba przednich drzwi. Tak, aby w lusterku nie był widoczny bok pojazdu. Tak, aby w lusterku był widoczny fragment boku pojazdu oraz droga za pojazdem. Odpowiedź C. Tak, aby w lusterku był widoczny fragment boku pojazdu oraz droga za pojazdem. Która z wymienionych czynności należy do obowiązków kierowcy uczestniczącego w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny? Ustalenie przebiegu wypadku. Ustalenie sprawcy wypadku. Pozostanie na miejscu zdarzenia. Odpowiedź C. Pozostanie na miejscu zdarzenia. Który z wymienionych skutków może zostać wywołany przez kontynuowanie jazdy przy świecącej się na czerwono lampce kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego? Poważne uszkodzenie silnika. Uszkodzenie hamulców. Uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu. Odpowiedź A. Poważne uszkodzenie silnika. Jak osiągnąć najkrótszą drogę hamowania pojazdem wyposażonym w układ przeciwblokujący ABS? Hamując pulsacyjnie. Delikatnie wciskając pedał hamulca. Maksymalnie wciskając pedał hamulca. Odpowiedź C. Maksymalnie wciskając pedał hamulca. Kiedy, w tej sytuacji, wolno Ci powrócić na prawy pas ruchu po wykonaniu manewru wyprzedzania? Niezwłocznie po zauważeniu krawędzi wyprzedzanego pojazdu w lusterku zewnętrznym. Niezwłocznie po zauważeniu światła wyprzedzanego pojazdu w lusterku zewnętrznym. Po upewnieniu się, że nie zmusi to kierującego pojazdem wyprzedzanym do hamowania lub zmiany toru jazdy. Odpowiedź C. Po upewnieniu się, że nie zmusi to kierującego pojazdem wyprzedzanym do hamowania lub zmiany toru jazdy. Jaki jest cel stosowania układu ESP w samochodzie osobowym? Przeciwdziałanie poślizgowi kół podczas hamowania silnikiem. Zapobieganie blokowaniu kół hamowanych. Stabilizowanie ruchu pojazdu podczas jazdy po łuku drogi. Odpowiedź C. Stabilizowanie ruchu pojazdu podczas jazdy po łuku drogi. Który z wymienionych czynników może spowodować szybsze zużywanie się opon na kołach przednich w samochodzie osobowym? Niewielkie obciążenie przedniej osi pojazdu. Nieprawidłowa zbieżność. Nierówna nawierzchnia jezdni. Odpowiedź B. Nieprawidłowa zbieżność. Kto podlega odpowiedzialności karnej w przypadku nieudzielenia pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym z bezpośrednim zagrożeniem utraty zdrowia i życia? Każda osoba, która mogła udzielić pomocy bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku zdrowia. Tylko lekarz. Tylko uczestnik wypadku drogowego. Odpowiedź A. Każda osoba, która mogła udzielić pomocy bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku zdrowia. Który z wymienionych przypadków jest prawidłowym sposobem przewożenia ładunku na przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy? Ładunek jest zabezpieczony przed przesuwaniem się. Ładunek nie jest zabezpieczony przed zmianą położenia. Ładunek nie jest zabezpieczony przed zmianą położenia, jeżeli prędkość jazdy nie będzie większa niż 30 km na godzinę. Odpowiedź A. Ładunek jest zabezpieczony przed przesuwaniem się. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej? Pokwitowanie zatrzymania pozwolenia czasowego w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu. Świadectwo zgodności w. Dowód rejestracyjny. Odpowiedź A. Pokwitowanie zatrzymania pozwolenia czasowego w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu.